Hej, to Ryskawka, Kinga. I Adam. A dzisiaj będziemy robić skrobkową doniczkę. Tak, dzisiaj będziemy robić taką skrobkową doniczkę. Już po trochu przygotowujemy się do Wielkanocy, więc to jest taki pomysł do przygotowania troszkę później na Wielkanoc. Do tego będziemy potrzebować czego? Jajka. Skorupki po jajku. Waty. Trochę waty. I? I nasionek. I nasionek rzeżuchy. Będziemy po prostu siać rzeżuchę w skorupce od jajka. Oczywiście jeszcze woda będzie potrzebna. Znaczy, teraz widzę. Wsadaj taki właśnie na takie małe kawałki i wsadaj tutaj do tego. Delikatnie. Ja tutaj naleję od razu już wody. Bo wata będzie się robiła taka bardziej... Nie uciskaj za mocno, żeby nie zbić jajka. Delikatnie. Nie wiem, czy już nie wystarczy. Mniejsze trochę. O, to już chyba tyle wystarczy. Waty. Watę najlepiej na malutkie kawałeczki rozdzielać i ładnie ułożyć w skorupce jajka. To proszę teraz troszeczkę nasypać tutaj nasionek rzeżuchy. Można też zrobić wariant wtedy raczej niż na wacie, na przykład odrobinę ziemi i zasiać na przykład owiec albo jakieś inne zielone rzeczy, żeby ładnie to wszystko wyglądało na wielkanocnym stole, bądź po prostu jako wiosenna taka ozdoba do domu. A tak się prezentuje jajko już z wyrośniętą rzeżuchą. Tu jeszcze jako taki pomysł, można to wszystko udekorować, na przykład narysować na tym jajku buzię, oczki można na przykład nakleić, albo też namalować, różne można dekoracje zrobić na tym jajku. To co byś chciała, to tutaj proszę, dekoruj. Już. Szczerze, takie ładne, ładne uśmiechnięte jajko. Tu mamy ładne uśmiechnięte, udekorowane jajeczko. Jak Ci się podoba przygotowanie takich dekoracji na wiosnę i na Wielkanoc? Fajne. Polecamy przygotowanie czegoś takiego? Tak. Jak słyszycie, polecamy. Zdecydowanie warto coś takiego przygotować. Zostawić sobie jajko albo specjalnie zbić w ten sposób, żeby mieć taką skorupkę. Bądź na przykład po ugotowaniu na miękko jajko po prostu zostawić sobie skorupkę i w ten sposób to wykorzystać z dzieckiem. Jeśli podobał się pomysł, bądź macie własne tego typu pomysły, to zachęcam do podzielenia się dole w komentarze. A jeśli podobał się odcinek, to? Subskrybujemy. To zachęcamy do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia następnym razem. To na razie. Hej! Pa, 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 pa!